kobiet, które wstępują w związki małżeńskie z obcokrajowcami. Niestety to nie jedna z bohaterek wyjeżdża za mężem do Londynu. Mąż jest Anglikiem, tu mąż jest mąż. Kochanek, no trudno powiedzieć, mężczyzna, partner jest Australijczykiem, mało tego, aborygenem. I to już w ogóle. W Europie, w której się z nim poznała, był zupełnie innym człowiekiem, tam jest zupełnie innym. Jak sobie potrafią radzić? Pani Agnieszka jest w związku małżeńskim pierwowzorem. Jak gdyby nie jest sama pani Agnieszka, to od razu muszę powiedzieć, to nie jest jej biografia, tak jak ona sama mówi. Są pewne momenty, tak jak mówi, że tak... Tak jak Anna, ja też czasami myślę, to są moje myśli, które pożyczyłam Annie. Natomiast jest taką kompilacją osób, które spotkałam, utrzymuję kontakty z Polonią przecież australijską w Melbourne. Jest w związku 7 lat, 7 lat mieszka w Australii, jest mężatką 7 lat. Wie, jak trudno jest być żoną Australijczyka. No, film był kiedyś, prawda? Właśnie, żona tak, na czym to wszystko polega, ale w każdej z tych kobiet, które wyjeżdżają, drzemie coś takiego, że jednak chcą wrócić do Polski, że jest fajnie, ale chcą wrócić. Tu pani Agnieszka mówi, że marzy o tym, żeby z mężem i z kotem wrócić do Polski, osiąść tu jednak w Polsce. No i właśnie, ale to jest też to, że często my kobiety wyjeżdżamy za mężczyznami, prawda? To jest jakaś taka przypadłość, że najczęściej to my robimy ten krok, podejmujemy tą decyzję. No i faktycznie mimo wszystko gdzieś tam ciągniemy z powrotem do nas, tak? No, do swojego miejsca takiego. Chociaż no... To jest chyba właśnie kwestia tradycji, wychowania. Tu w książce pani Magdaleny już jest inaczej, bo córka rodzi się w Anglii. Córka jednej z bohaterek rodzi się w Anglii. To jest inna sytuacja. Żyje już zupełnie inaczej. Matka jest jeszcze cały czas zakorzeniona, tutaj mieszka, tam zakorzeniona jest w Polsce. Kiedy jej córka z Londynu oświadcza, że leci gdzieś tam studiować, matka jest w szoku. No jak w Polsce, to do innego miasta. Tak. Możesz mieszkać na stacji, w akademiku. Tu córka wymyśla sobie inne państwo, to jest normalne. Jest też to zderzenie. Inne wychowanie, inne wzrastanie. Córka Polki, ale problem dla matki jest... Ja miałam taką sytuację śmieszną, odwiedzili nas w czasie wakacji panowie z Turcji, studenci w ramach wymiany studenckiej i kiedy opuszczali nasz dom, oczywiście zapakowałam jakieś jedzenie, powiedziałam, że w Polsce jeszcze zostają, no każda kobieta to tutaj, żeby na śniadanie mieli. I jeden z tych Turków powiedział, no matka na całym świecie jest taka sama, zawsze dzieciom szykuje jedzenie. I ale tak ten element jest wspólny, że te matki takie są, niemniej jednak... Zaborcze. Niemniej jednak jest ta różnica kulturowa, różnica usamodzielnienia. My żyjemy w takiej, a nie innej tradycji, kulturze. Trudno nam pewne rzeczy. Ale też jest dużo takich niefajnych sytuacji, jeżeli można gdzieś przeczytać, czy usłyszeć o kobietach, które wyjeżdżają gdzieś tam do Izraela, czy w inne takie rejony, gdzie no później są, okazuje się, że rzeczywistość jest totalnie inna, tak? Że są bite, maltretowane, zabierane jest im dziecko. Ja myślę, że to jest kwestia właśnie takiego zachuśnięcia się, bo mogę mieć lepiej, bo mogę wyjechać za granicę, tylko nie znamy historii, nie znamy tradycji, nie znamy kultury. Osoby, z którą chcemy mieszkać, być. Tak. Tu w Polsce ktoś zachowuje się inaczej, on jest tutaj jak gdyby gościem, tutaj mówię o mężczyźnie, jest gościem, zachowuje się inaczej. Tam wraca, on do jest siebie. Gospodarzem. Tak, kobieta jest gościem, ona musi mu się podporządkować. Tak. Tutaj częściej jest w tych niestety krajach islamskich, bo to jest jednak zupełnie inaczej, to już są względy religijne. Znam małżeństwa, które przetrwały próbę, ale znam historię. Które niestety bardzo tragiczne, kończą się tragicznie dla kobiet, dla dzieci. Bardzo często właśnie ten problem dzieci, że dziecko zostaje, to bardzo często się zdarza. To akurat w naszych książkach nie ma tak. Jest pozytywnie, to dobrze, najważniejsze. Historii. Niemniej jednak zachęcam z panią Agnieszką Barton do Australii, z panią Magdaleną Zimny-Lewis do Londynu i do Polski. Ja również zachęcam do tego, drodzy Państwo, przypomnę, że jeżeli chcielibyście otrzymać właśnie te trzy pozycje książkowe, wystarczy jutro odezwać się na Facebooku do nas, kto pierwszy otrzyma książkę. Funduje oczywiście wydawnictwo Replika, drodzy Państwo, warto. A ja jeszcze chciałam powrócić do świata kobiety. Czy konkurs jest, będzie? Czy można proszę śledzić naszą stronę internetową www.replika.eu, nasz profil na Facebooku. Niebawem powinna się pojawić oficjalna informacja o rozpoczęciu drugiej edycji konkursu z regulaminem.
konkursu. Czyli wszystkich tych, którzy piszą, zachęcamy, tak, żeby nie chowali tego do szuflady, tylko dokładnie przejrzeli, przeczytali jeszcze raz i może akurat właśnie będziemy trzymać niebawem właśnie waszą książkę, na przykład wydawnictwo Replika wyda waszą książkę. Warto spróbować, nigdy nie wiadomo. Tak jak rozmawiałyśmy o tym, że pani Iwona, która była gościem w zeszłym tygodniu, tak, właśnie też... Ni stąd, ni zowąd. Pani mówiła, że było kilka prób i się udało, tak? Tak, bardzo wytrwała osoba. Książka Nagie myśli, którą przedstawiała pani Iwona w ubiegłym tygodniu, niezmiernie ciekawa, bardzo dobrze napisana, tutaj taka... Związana z Poznaniem Związana też, dokładnie tak. z Poznaniem. Jest też Gwara Poznańska, są opisywane miejsca poznańskie. I kobieta chyba taka... Może nawet nie typowa Polka, a typowa właśnie chyba poznanianka, ta główna bohaterka. Ja takie cechy w niej troszeczkę odnalazłam. A też widać, że pani Iwona pisała, w końcu jak gdyby się rozpisała. Następuje poprzez pisanie, poprzez ćwiczenie. No, mówi się, że ćwiczenie czyni mistrza. Doprowadziła książkę, gdzie już ten warsztat był taki naprawdę zupełnie i już fajny. Nawet pani Iwona zdradziła, że już ma kolejną, już pisze kolejną, więc książkę. Pierwsza więc... jest zawsze zachętą dla drugiej, to no jest właśnie. Dlatego też mówiłam, że czekamy na kolejną tutaj książkę pani Iwony. Serdecznie pani Kasiu dziękuję. Do zobaczenia. Zapraszam. Drodzy Państwo, za tydzień w środę również widzimy się z wydawnictwem Replika. W takim razie teraz zapraszamy na krótką reklamę i teledysk.